Witajcie, z tej strony Magrat i zapraszam was na kolejny już odcinek z serii Lego Harry Potter. Tym razem jesteśmy świadkami dość osobliwej sytuacji, w której to Lockhart jest namawiany przez innych nauczycieli do misji ratunkowej, ponieważ jedna z uczennic została porwana i obecnie przebywa w tytułowej komnacie tajemnic. A jak wiemy z książek, Lockhart upierał się, że doskonale wie, gdzie komnata tajemnic się znajduje i jak się tam dostać. O, tu jeszcze mamy jeden wazon, możemy wyczarować kwiaty. Dobrze, to w takim razie udajemy się pewnie do klasy obrony przed czarną magią, gdzie będziemy mogli porozmawiać z Lockhartem na temat jego potencjalnej pomocy dla biednej Ginny. A tutaj możemy sobie jeszcze wyciągnąć... Możemy wyciągnąć tą mandragorę? Nie, no trudno. To może innym razem uda nam się jeszcze rozbić te klosze. Okej. Okay. Dzień dobry, profesorze, co pan robi? Lockhart chyba ma plan. Czyli pójdzie z nami z własnej woli i z własnej woli dostanie moje jakie wskazówki. Okej, więc jesteśmy obecnie. A, czyli teraz mogliśmy tu podejść. Tu mamy. O? Nie, niekoniecznie to. Chciałam wazon. No, udało się. Okej. Tutaj możemy wyczarować kolejny wazon, kolejne kwiaty właściwie. Wingardium Leviosa. Okej, okay, mamy też lampę. I słyszę gdzieś tutaj ucznia w opałach. Nie wiem, czy się go uda. Tutaj co? A, szczotka. Ale nigdzie więcej nas to nie zaprowadziło. Druga też. Byliśmy tutaj już wcześniej, nie odblokowałam wszystkiego. No dobra. Okej, okay, jeszcze jedna lampa. Wingardium Leviosa. Tutaj co? A, okej. Okay. Tu się udało coś. No, zbudujmy. Okej, okay, zbudowaliśmy schody, czyli możemy dostać się do tych... No, Harry, skacz. Harry, dawaj. Pyc, pyc. I już. Aha, tutaj też możemy podskoczyć. Okej. Okay. Tutaj pozbieramy wszystkie elementy, ale tutaj Harry nie możemy. No nic. Okej, okay, jeszcze raz. Jeszcze raz. Nic, okej. Okay. Czyli tutaj już mamy wszystko, co mogliśmy zrobić. A jeszcze można? Złota monetka. No trudno. Znikła nam złota monetka. Okej, okay. Gdzieś tutaj jest student w opałach. A. Jeszcze tutaj możemy, okej. Okay. Tutaj, tu. Nic. W ogóle jesteśmy w damskiej toalecie. Chłopcy tak sobie weszli bez niczego. A wcześniej musieliśmy się przebierać. Właściwie przebieraliśmy Rona za uczennicę, żeby móc się dostać i walczyć z trolem, żeby uwolnić Hermionę. A teraz tak po prostu sobie weszliśmy. No, gra jest trochę niekonsekwentna w tym przypadku. No ale uznajmy, że jesteśmy z nauczycielem, a tutaj nauczyciel, no, może nam pomóc trochę więcej. Jego autorytet, bądź co bądź, no, Lockhart może nie jest jakiś najbardziej
godny zaufania, albo nie dysponuje ogromną wiedzą, ale no, jednak jest nauczycielem. Jeszcze tutaj mamy jedne. No, Harry, wyceluj. O, ładnie. Jeszcze jeden wazon. Tutaj też. Tutaj już chyba wszystko. Okej. Okay. Jeszcze tu nam się coś uda. A, Marta. Cześć, Marta. Okej. Okay. Przerzućmy się na Rona. Ron, uwolnij proszę parszywka na chwilę. I parszywek spróbuje się dostać tutaj tymi rurami. Okej. Okay. I tak, mamy. Okej. Okay. No, uwolniliśmy serduszko. A tutaj Marta chyba faktycznie lubi Harry'ego, no. Okej. Okay. Mhm, czyli mamy jakieś elementy, okej. Okay. Dobrze. Więc możemy iść dalej? Nie, na razie nie możemy. A mamy jeszcze Lockhart'a aktywnego, tak? No dobra, to pograjmy chwilę Lockhart'em. Jak już jest aktywny, to spróbujmy. Oj, koleżanko, wystarczyło po prostu wyjść. No, Wingardium Leviosa, okej. Okay. Tutaj połączymy. Kolejne Lumos. Mhm. Kolejne Lumos, okej. Okay. Przełączmy się na parszywka z powrotem. Okej. Okay. Możemy iść dalej. Tu ktoś pomoże? Lockhart, niech będzie. Daj mi Wingardium Leviosa. Okej. Okay. Pozbieraj trochę monetek. Przydaj się na coś, Lockhart. I parszywek dalej. Okej. Okay. I mamy kolejną toaletę odblokowaną. Dobra. Okej. Okay. Wygląda na to, że tak. Tu będziemy mieć... Wróćmy do Lockhart'a. Tu jest. A czy... Tutaj co będziemy mogli? Na razie... Nic wiele. Dobra, spróbujmy podejść do tej szafki. Tutaj szafka. Czy to będzie. Mamy Ridiculous. A. Ridiculous to nie było. Dobra, niech będzie Wingardium Leviosa. Kolejne elementy. Co z tego zbudujemy? Okej, okay, to jest... No to skacz. Czy uda nam się tu coś zrobić? A, może tutaj tę toaletę odblokujemy? Da się? Nie. A, da się. Dobrze. Czyli udało nam się. Dobrze, Wingardium Leviosa. A jeszcze zanim to tutaj możemy zebrać dynię. Marta, koleżanko. Dobra. Spróbujmy zbudować tutaj. Chyba wejście. Mhm. Możemy teraz zbudować wejście. Okej. Okay. Harry, czyń honory, bo to chyba do ciebie będzie należało. Super. Nie było większego problemu z wejściem. Wąż nie był jakoś zbytnio zainteresowany przeszkodzeniem nam. Okej. Okay. To co? Idziemy? Dziękujemy, Marta. Za dużo nam nie pomogłaś, ale niech będzie. Skakujemy. O. I jesteśmy w kanała. No, tu przydałby nam się
przydałby nam się tutaj kieł, żeby mógł kopać, bo niestety nikt z chłopaków nie może tego zrobić. O nie. Okej, tu nie możemy. Spotkaliśmy jakiegoś kościotrupa. No okej, tam na górę też nie wejdziemy. O, spróbujmy tutaj, jest kolejny. Tym razem krócej tańczą. Ostatnio było to zdecydowanie dłużej. O, tutaj kolejny będzie. O nie. Nie, tutaj jakieś resztki pozostały. Możemy podejść jeszcze? A nie, nie możemy. Dobra. Nie wiem na razie, jak się dostać na górę. Możliwe, że tutaj będziemy mogli wrócić tędy. Tutaj. A może Lockhart? Lockhart, jakie ty masz w ogóle zaklęcia? Masz Wilgardium, Lumos, Ridiculus, Expecto to nie, Reducto. Tutaj będziemy mogli użyć Reducto. Nie, nie możemy. Mhm, to mamy jeszcze transmutację. Spróbujmy, transmutujmy. Możemy? Nie. Okej. Ale tak. Widzimy tutaj jakieś kłącza. Możemy użyć. No. Tak. Dobrze, i tu kolejne kłącza. Dobra. Czyli tak, tutaj mamy. Mamy też. Aha, jakąś wielką kałamarnicę. No okej. Dobra, a możemy użyć redukto? Tutaj na tych? Czy nie? Nie, a możemy transmutacji też chyba na skrzyniach nie możemy użyć. Wingardium Leviosa? Nie, też nie. Redukto też nie było. Transmutacja nie. Wingardium? Oj nie. Czyli też nie mamy na razie zaklęcia, które by nam umożliwiło przejście tutaj. Ale nie, nie. Znowu. Gilderoy. Czyń honory. Spróbujmy transmutacji. Nie. A tutaj spróbujmy teraz. O nie. Okej. Czyli zatkaliśmy tutaj. Dobrze. Niech będzie. To co tutaj zrobimy? Może tutaj rampę jakąś zbudujemy, co? Tak, będzie jakaś odskocznia, ale jeszcze może... Gilderoy, popływaj trochę, zdobądź dla nas parę monetek. I tą niebieską też? Okej. Okay. Mhm. Jeszcze zanim pójdziemy, tak, pajęczyn też możemy się... O nie! Pajęczyn też możemy się pozbyć. No, odrastać? Mhm. Okej. Okay. A nam odrasta się tylko, także na razie niepotrzebne. Mhm. To co? Chłopcy. Aj, Harry. Ron, wyskakuj. Okej. Okay. Dobra. Jest Lockhart. Chłopaki, może przyjdziecie? No, niech będzie. Dobrze, w takim razie Gilderoy będzie zbierał honory. Niech będzie. Kolejne. Już mamy 3 na 4 i jeszcze jeden. Jeden będzie chyba tutaj? Hmm.
Okej, czyli mamy kolejną kałamarnicę. No dobrze. To skoro tak, to niech będzie. O, pozbieramy sobie jeszcze monetki. Widzę, dołączył do imprezy. A jeszcze tam na górę. To zanim to, to jeszcze w tą stronę. Okej. Zbudujmy sobie. Co tu będziemy mieć? A most. Okej. No. To. Okej, czyli mamy pierwsze przęsło. Nie, nie. Już. Starczy tego. Tutaj potrzebujemy... A, jest tutaj jeszcze jeden, którego nie widzieliśmy wcześniej. Okej. Czyli to będzie 4 na 4. Zdobyliśmy herb. No proszę. Okej. Tutaj jeszcze... A, tutaj jest nieużytkowa. No dobrze. No to co? To chyba pójdziemy, nie? Chodźmy, chłopaki. Mhm. W sumie to może niech Harry prowadzi. Daj Harry, bo to tak, żeby bardziej było książkowo, bo to... No, Gilderoy nie był zbyt uczynny wtedy. Mhm. Okej. Okay. Czyli mamy windę. No dobrze. Przyjdziecie? No nie, no. Harry. No dobra, to chodź, Ron. No dobra. Był Ron. Harry posługuje się nieznanym językiem. Oj nie, Gilderoy. No, jednak Lockhart umie się urządzić. Po prostu zbudował sobie tron i postanowił napić się kawy w momencie, kiedy Harry walczy o życie Ginny, a Ron... Aaron po prostu sobie będzie czekał. Subtelne przejścia. O nie! Czyli Tom Marvolo Riddle to tak naprawdę Voldemort. No było to bardzo subtelne przejście. Nie, Harry, wyjdź. Co my tu mamy? Aha, bazyliszek będzie nas ranił tutaj. Okej, okay, ale tam musimy stworzyć eliksir. Nie, dobrze, musimy stworzyć eliksir. Zakładaj, zakładaj. Nie, Ginny, nie ty. Harry. Dobra. Tu nas nie widzi. I możemy się schować przed bazyliszkiem po prostu będąc w beczce. O nie! One eternity later. Dobra, co my musimy tu zrobić? No, uciekajmy. O! Czyli tak musimy to rozwiązać. No okej. Okay. Ingarium Leviosa, da się otworzyć? Szybciutko. O nie! Kolejny raz. Nie, no. Tutaj Tom nas po prostu... Po drugiej stronie też były. Okej, okay, czyli sam trafił. Mamy kolejną... O, tu jest jakieś przejście. Tutaj nie. Tutaj nie będzie mu. O nie! Dobra, Harry. Ale Ginny, nie stój tak. Co? Proszę cię. Tu jeszcze jedno. Okej. Okay. Czyli mamy na razie... O nie. Lumos. Dawaj, Harry, Lumos. Dobra. I
Ginny? Czemu my gramy w Ginny teraz? No dobra, niech będzie Ginny. Szybciutko na Lumos. Przecież to pewnie będzie musiał Harry się odezwać. O nie. Dobra, zmieńmy na Harry'ego. Harry. Nie. Okej. Dobra. Otwórzmy to szybciutko. O nie, znowu coś uderzyliśmy. No, no, wychodź, Harry. Ginny, wychodź szybko. Złap, dobra. Czyli mamy pierwszy składnik. Tak? Nie, Ginny, proszę cię. Bardzo ładnie. Lumos. No, wyskakuj, wyskakuj. Tutaj nic. Okej. Okay. Tutaj. Nie, to Harry musi. Harry. No szybciutko, powiedz coś, Harry. No. Dziękujemy. Czyli jednak znajomość mowy węży się przydała. No, kto by pomyślał. Dobra, szybciutko, wkładamy. I jeszcze tutaj tego trzeba zlikwidować. Okej. Okay. Mamy. A tutaj. I mamy ostatni składnik, okej. Okay. Czyli mamy ostatni składnik eliksiru na siłę. Dawaj, Harry. Dobrze. Szybciutko. I co, Harry? No. Napijesz się? Dawaj, napij się szybko. Mhm. Super, że jesteś silny, ale teraz chodźmy szybciutko i spróbujemy się przedostać tam za tą kratę. Zobaczymy, co tam jest. No, nie, nie spadaj, Harry. Okej, okay, czyli przywołaliśmy Feniksa, no proszę. Faweksa. Szarmancki Harry, nie patrz, Ginny, nie patrz. Czyli teraz musimy być bardzo cichutko. Dobra. Ale jest coś, co tutaj dla nas zrzucił Feniks. Tiara. Tiara jest tam na górze. Żeby się tam dostać, potrzebujemy... Okej. Okay. Wingardium Leviosa. Tutaj. Czy wąż nam pomoże? Nie, Pawek. A tutaj my możemy tu doskoczyć? Nie. A Lumos? Tutaj też nam Lumos nie pomoże. Ginny, dziewczyno. Wychodź z Bajora. Tu też nam nie pomoże. Coś się dzieje, okej. Okay. Uderzyliśmy bazyliszka przez przypadek. Okej, okay. Tu są elementy, dobra. To Wingardium Leviosa w takim razie i chyba zbudujemy sobie schody. Albo jakiś podnośnik chociaż. Hmm, 1 na 3 akordeony. Tutaj? A, bo bazyliszek jest tam na górze. Okej. Okay. Czyli bazyliszek jest tutaj na górze. No dobra. I tutaj mamy trąbkę. Oj, oj. Okej. Okay. Myślałam, że to przywoła i odwróci uwagę bazyliszka, a jednak nie.
Dobrze, możemy tutaj? Czy Tom nadal będzie tu na nas się czaił? Nie. Okej, okay, więc możemy tutaj... Bo tutaj wcześniej Tom przedradzał nam drogę. Okej. Okay. Co nam się uda zrobić? A, rura, okej. Okay. Czyli w taki sposób się przedostaliśmy. No, sprytnie. Sprytnie, czyli mamy elementy platformowe. O nie! Dobra. Mhm, okej. Okay. Tutaj. Nie, no co robisz? I mamy miecz Godryka Gryffindora, który pomoże nam. O. Dobrze. Udało nam się pokonać bazyliszkę. Nie było to bardzo proste, a jednak się udało. Dobrze, czyli tutaj największym problemem było rozgryzienie, w którą stronę musi się musi uderzyć bazyliszek, ale okazuje się, że no okej. Ginny odkryła, jaka jest zależność pomiędzy młodym Tomem Riddlem a Ginny. Oj, Harry. Przerwał Ginny taką zabawę. Przybyła ekipa ratunkowa. No, no. Standardowa scena po napisach, albo właściwie scena kończąca tą część. O nie, pojawił nam się Lucjusz. Czy to twoje, Lucjuszu? Nie, nie, skąd? I Zgredek, który pozostaje w mocy Lucjusza. No, no. I to pozostaje troszeczkę zagadką, w jaki sposób Zgredkowi udało się uwolnić, bo tak naprawdę to nie było świadome przekazanie części garderoby, ale... Oj, Lucjusz... Nie było to świadome przekazanie garderoby, ale Zgredek po prostu bardzo chciał się uwolnić, więc stąd właśnie ta... Przywitanie, no udało się Hermione. O nie, nie. Hagrid powrócił. No, Hagrid, który był zebrany do Azkabanu, był podejrzewany o ponowne otwarcie Komnaty Tajemnic. Ponowne, chociaż to wcześniej też nie on był za to odpowiedzialny, tylko jednak był to młody Tom. Ale wraca teraz Hagrid w glorii i chwale. Udało nam się ukończyć kolejną część Harry'ego Pottera w wydaniu Lego, czyli Lego Harry Potter Komnata Tajemnic. Już niedługo spotkamy się w kolejnej części. Będzie to Więzień Azkabanu i mam nadzieję, że spodoba wam się na tyle, że zostaniecie z nami na dłużej. Tymczasem dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do rychłego usłyszenia.